No to ruszamy w górnym lewym rogu na czerwono. Oczywiście gra z Kiro, czyli Nikita Gurewicz, Stimuli Quid, zawodnik z Rosji, ale cały czas oczywiście w Holandii już od ponad roku. No i w dolnym prawym rogu Reino Ricardo Romiti, zawodnik Timu Basilisk, jeszcze sponsorowany przez Red Bulla, mistrz świata, dwukrotny wicemistrz świata. No i jeden z faworytów do wygranej w tym turnieju. Mistrz też oczywiście turnieju, który odbył się jakieś 3-4 miesiące temu. Ciężko mi policzyć na szybkości. Ale to on wygrał w tym roku turniej w Arabii Saudyjskiej w Riyadzie. No był IM Katowice, był turniej w Riyadzie. To były takie dwie największe dla zawodników imprezy, na których można było najwięcej wygrać. I Reynor dał radę. Świetnie się wtedy przygotowywał. Jeszcze Lambo mu pomagał, coachował go wręcz, więc ciekawe, czy Reynor ponownie jeszcze się do czegoś tak mocno przyłoży. Na pewno jest taka szansa. No myślę, że do Katowic jak najbardziej. Reynor się może jeszcze bardzo przyłożyć. W tym roku w Katowicach co prawda nie doszedł do finału, ale jeszcze na poprzednim turnieju dał radę. Doszedł do finału, gdzie przegrał z Serralem. To jest gracz, który każdy turniej wygrać może, jak się do niego zapisze. Czy relacja z IM Katowice będzie na żywo? Jeżeli o mnie chodzi, to nie mam pojęcia. Ale na pewno jakaś angielska transmisja będzie na żywo. Ale ja nie wiem, nie mam pojęcia. Jak to będzie z polskim językiem? No, zobaczymy w swoim czasie. Metabolic Boost zagrany przez Reynora. O, włoski gracz, jak widać, zmusił probę do wycofania, a tutaj jeszcze wbiega z erglingami. No i to jest piękna sprawa dla Reynora, aczkolwiek... A jednak nie. Jednak spotkał zerglinga, który go tutaj zatrzymał. Czy Nikita zrobi ma stalkery? Zobaczymy. Ale na pewno, no jest... Nie no, to jest niemalże pewne, że Skillot na jakiejś mapie na pewno otworzy tymi swoimi trzema Oracle, tak jak wielu protosów innych oczywiście, i do tego Blink Stalkery, jakieś makro, tego typu rzeczy. No jest przewidywanie, że Skillot zagra szarże na pierwszej mapie. No zobaczymy. To jest trudna mapa w sumie do obronienia się według mnie, jak się gra pasywnie, czyli właśnie ze Stalkerami, więc chyba faktycznie szarża miałaby tu jakiś sens. I jakiś może timing push nawet udany. Ciekawe, na co się skusił. Kurczę, Reynor. W ogóle widzieliście tę reakcję Reynora, jak uciekał dronami od razu tam, gdzie trzeba, jak zamienił atakowaną dronę w budynek. Nic nie stracił, to było bardzo ładne. Świetna, perfekcyjna w zasadzie obrona. Troszeczkę obita Oracle. Patrzymy dalej na plany Skillosa. No i proszę, Robo Facility zamiast Twilight Council. Jeszcze takiego w miarę szybkiego Forge'a zagrał. Nawet ciekawe. Trochę takie bym powiedział inne. Twilight Council zagrany przez Nikitę.
Nickname kolejne shade wysłane przez Skillosa. No ale teraz, lekko mówiąc, się nadział. To jest pierwsza taka... O, co się... Raynor zamienił... Okej, Raynor chyba jest w dobrej formie, tak powiem wam, jak... Zobaczyłem na razie takie dwa detale, które sugeruje, że on jest, ma formę gigant. Jak to nie będzie 3-0, to trochę się zdziwię. Mam wrażenie, że będzie 3-0. Bo on za dobrze klika pewne rzeczy. Tak za szybko mruga, za wolno oddycha, coś jest nie tak, kurczę, nie? Namierzoną dronę przez dwie adeptki zamienił w spore jeszcze. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, nie? Tylko, że to jest naprawdę już takie ciężkie. Niby wiadomo, że akurat w tę konkretną dronę adeptki powinny przeatakować, ale jednak, że to zrobił, to tak... Chyba napił się wody, chyba dotknął dzisiaj trawy Raynor. Dobrze mu idzie. Ile łącznie tych dronek padło? Piątka. No, Skillos na pewno pracował na to, żeby było ich więcej. No i faktycznie mamy otwarcie z szarżą, także fajnie. Przewidziane tutaj. To jest Gralta. Co my mamy z lewej strony? Contaminate! O! Pociąg Contaminate'ów, czyli prawdopodobnie Raynor zaatakuje takim dużym uderzeniem Roach, Ravager, Królowe, może jakieś Lingi. Oj, nie wiem. Czy chcemy w ten sposób w tym momencie atakować panie Skillos? Raynor już odskoczył za opatrzeniem, wydaje się absolutnie niepodatny na tego typu ataki. Charge loty z Immortalami, Archonami. Czeka teraz na energię. Overseery przygotowane. Immortal. O! Jak widzimy. Trzy królowe zamrożone. No i dokładnie, to jest ten push, o którym wspomina mi teraz najpiękniejsza rzecz w tym całym pushu. Raynor leci overseerem, jak widać, nie do zatrzymania. I myk! 125 energii idealnie ma overseer. No ale rzuć, że! Dokładnie. Haha, i akurat nie wyszedł Immortal. Ależ to jest nikczemna taktyka. Przypomina mi się, jak to przed laty robił TLO. Nie wiem, czy pamiętacie niemieckiego Dario Wunsza. Niemiecki Zerg The Little One, TLO. Grał dokładnie to samo z dekadę temu, tylko że on wtedy miał overseery, które potrzebowały tylko 75 punktów energii na Contaminate. Teraz trzeba 125 energii. To wtedy właśnie za sprawą zagrywek TLO zostało zmienione. To przez niego to oplucie potem już nie było używane, bo było tak słabe. A Raynor pokazuje, że a jednak chyba można jeszcze tak spróbować zagrać. Tylko późniejszy atak, trochę inaczej to wszystko. Dekadę później wygląda, ale naprawdę bardzo fajne zachowanie Raynora. No tylko czy to zadziała, czy to się przebije. Jak widać sporo kanonów to już nie ma, tylko jeden, kilka baterii, ale też już bez energii. Te bateryjki, super baterii też jeszcze nie ma. No trzeba to obronić tym, co ma, a nie ma za dużo. Bardzo fajne zatrzymanie produkcji Immortali. No teraz już z powrotem może je budować Skillos. Lecą te korosywy, tutaj jak widać jeszcze flanka od Roachy. Idealnie na Immortale, chociaż one jeszcze mają bariery nawet. Chwilę pożyją, Skillos dalej mikruje. No naprawdę dużo jednostek zergowych przemielił Skillos. No i Raynor odpuszcza, kurczę, Nikita stoi. Ustał to. Teraz zobaczymy, czy się nie przekręci. Raynor jeszcze zrobił autostradę z biomasy, nawet Overlordy trochę pomogły. Tutaj, no, nieprędko to posprząta Skillos z tego, co widzę. I lecimy. Ładnie, ładnie klika. Czy tutaj jeszcze jakiś Contaminate poleci? Nie, już nie było energii. Swoją drogą kontratak zlotowy ma miejsce i to jest wielka nadzieja i okazja dla Skillosa. Ej, on naprawdę daje radę, nie? Się nie mogę nadziwić na patrzeć, byłem przekonany, że Raynor się przebije, bo przecież on zazwyczaj nie zabiera się za ataki, które nie mają racji bytu. Ale Skillosa nie doceniłem. Bardzo solidny, bardzo pewny. Dobre mikro. W zasadzie wybitnie dobre mikro.
No i teraz Reiner zostaje z kompozycją, która nie jest zbyt silna wobec takiej liczby immortali wobec zelotów i archonów. Pięknie. Immortale złapane. No tutaj oczywiście fatalny błąd Skillousa. To nie jest to tanie rzeczy, to są arcyważne jednostki. Nie może pozwolić sobie na więcej takich pomyłek Skillous. Myślałem, że już dojdzie do pełnego limitu, zrobi pusha i być może wygra, ale zobaczcie, że już mutaliski są w planach Reynora. Właśnie teraz mam wrażenie, że powinien atakować Skillous, ale się pomylił. Stracił dwa immortale. A mógł już chyba się właśnie zbierać. I to byłaby idealna chwila, żeby przypuścić atak na Reynora. Reynor będzie starał się kupować czas Ravagerami, po to są te korosywy. Oto są te jednostki, żeby jak najwięcej właśnie czasu sobie kupić. O nie, tu jest otwarte przejście. Można, nawet trzeba wbiegać do rywala, chociaż Reynor się zagapił albo jakoś zląkł i woli się wycofać. Chyba spodziewa się ataku rywala. Gdzie te mutaliski, panie Ricardo? Aha. Stoją jak widły w... A nie, bo on po prostu zbiera ich dużo, żeby dużo było. Czyli może chce rozwalić archony, żeby potem mutaliskami pokonać Protosa. Nie, jednak po tyle co na kontratak, bo trochę dużo archonów się narobiło. Ja bym mutaliskami nie walczył na 8 archonów. Może na jednego, może na dwa, ewentualnie max 3. Jak jeszcze coś najlepiej pomaga na lądzie. Reynor jak tir zaczepą leci dookoła mapy, taki robi, powiem wam, duży łuk. Zanim do bazy Protosa przybędzie, no a Skillous już w połowie właśnie mapy i będzie chyba atakować. No już ma 200 na 200, już nie ma większego znaku do ataku niż to, co widzimy, czyli mutaliski męczące jego bazę. Jakie kurusiwy na Immortala spadły, klasa. A może będzie więcej. I do przodu, 18 probek. I Obserwera rozwalił. 20 probek zniszczonych. Nie ma więcej czasu, moim zdaniem. Skillous musi atakować, ale oczywiście nie w korosivach. O, wow. Dobre uniki tutaj zrobił w sumie Skillous. No, ładne mikro. Tutaj jeszcze Spinecrawlery radzą sobie jako tako z archonami. Pamiętajmy, że to są tylko immortale, więc mutaliski mogą się nimi zająć. Trzeba szanować archony, trzeba może budować stalkery, ale właśnie stracił Warp Prisma. Kolejny niefajny błąd. A jak tu... O, archony są do obrony i Feniksy też. Kurczę, no Nikita walczy, ale teraz oberwał trochę korosivami. Chociaż nadal to jest aż 11 immortali. Przepotężna siła. Byle co tego nie zniszczy. Może przydałoby się więcej zerglingów. Reynor chyba w tym upatruje swoją szansę. No i jest awantura. Sporo jednostek do absorbowania posiada Reynor. Do zadawania obrażeń też jak najbardziej troszeczkę jest. Cztery mutaliski czuwają. Archon 1 może sobie z nimi poradzi, chociaż nie mam 100% pewności, zaraz się przekonamy. Kolejne korosywy spadają z nieba, trafiają w immortale. Ten jeden Archon pięknie jednak dał radę na mutale. No ile co posiłki przez mapę Skillousa, nie wierzę, ale Nikita tutaj wygląda jak absolutny szef. Zaskoczył mnie wybitnie. No i chyba wygrywa tę mapę. Przybywają posiłki, przybywają te archony, które chwilę temu broniły jego bazy przed mutaliskami. Mutalisków już prawie nie ma. Szansy Reynora również. No i brawo! Skillous! Wygrywa mapę numer 1. Było spektakularnie dobre. Ta obrona. Nice. I to z Reynorem. No, GG. Nietypowy obrót spraw. Taki byłem pewny, albo... W miarę przekonany chociaż, że Reynor wygra 3-0, no to nie, Nikita, syno. Pięknie. No, Reynor aktualnie właśnie mało solidny się okazał. Postawił tak naprawdę bardzo dużo na ten atak, że on przyniesie skutek i wszystko dla mnie przynajmniej zapowiadało, że ten skutek odniesie. Znowu pochwaliłeś Reynora, klątwa. Piękne to zdanie. Pochwaliłem, tak.
Dobra, punkcik dla Nikity. Dla Ricardo aktualnie nie. No tak się zastanawiam, co tam jeszcze w zanadrzu ma Raynor, bo Skillaus widać, że solidny jest dzisiaj. Cztery bazy, już też powoli przechodził w kariery. Bardzo ładnie się tam to wchodziło. W dobrym momencie też wyczuł, że powinien zaatakować. No, naprawdę skillowo zagrał pan Skillaus. No i druga baza, jak widzimy, też budowana przez Raynora nieco dalej, bo dostało blokadę haczerki. Pogodził się z tym i nie walczył. No dzisiaj wybitne mecze. Co jeden to lepszy. Chociaż myślę, że najlepszą mapę miał Elazar z Serralem. To była ta mapa, oho. Ona się chyba nazywa, tak, Solaris. Chrono boost użyty, dobra. Adeptka na prawo. Robka wraca lewą stroną. No i zobaczymy, czy coś się tutaj może jeszcze zdarzyć. Zamienił atakowaną dronę w spora Raynor. No i Skillaus tutaj przeskakuje, żeby zobaczyć, czy jest ekspansja budowana. Otóż tak. Przelotu nie będzie, bo to trochę niebezpieczne. Biznesplan, ja będę chwalić, a Geralt przewidywać, kto wygra. To się musi udać w sumie, to jest pewniaczek tak zwany. Ja to widzę, same pewniaczki. Dobra, raz, dwa, trzy. Tak, trzy gatewaye. Trzecia baza budowana przez Skillausa. No to jest akurat moim zdaniem problem dla Protossa. Bo to przecież jeszcze nie jest ulepszenie do adeptek gotowe. Nie zagrał Stargate. W ogóle dziwne otwarcie zrobił Skillaus. Teraz to tak do końca do mnie dotarło, że przecież bez Stargate'a. Skillaus bez Stargate'a. Rzadki to widok. Orzesz ty, Ricardo. Ukryty Banic Nest. No to jakby chciał atakować. Albo po prostu spodziewa się adept pusha, no bo widzisz adeptki, nie widzisz Oracle. Trochę podejrzany. No i widzisz trzecią bazę, no to tak mała szansa, że to są Dark Templary. Chociaż zdarzały się takie buildy, gdzie dość szybkie dereczki wjeżdżały z tego otwarcia, mam wrażenie. Znaczy, trochę podobnego, no właśnie. Podobnego, czyli jednak trochę innego. Więc raczej dobrze to interpretuje Raynor. Ale jeszcze nie ma Banic Nesta. I Bane'ów tym samym też za prędko nie zobaczymy. Więc może coś w tym silnego drzemie, w tym co robi Skillaus. A jednak anulował. No i są pierwsze cztery Bane'y tworzone. No i nie zakończy się to jakimś udanym atakiem Skillausa, ale tak naprawdę on zadał obrażenia bez obrażeń, bo zmusił Raynora do robienia obrony królowych, lingów, właśnie tych Bane'ów. A przecież sam ma więcej probek teraz od Zerga, więc samo wymuszenie produkcji lingów jest już jakąś wartością, którą osiągnął. Czyli żeby było 5 map, muszę chwalić na przemian. Tak to zrobimy. Ładnie, ładnie. Wchodzi Queen. No wyparował pan Skillaus. Wziął i zniknął. Zrobił magika. No nie poszło. Ale się to szybko posypało. No i od razu. Raynor chwycił szansę, już dwie proby, już ekonomia zatrzymana. Tutaj też chciał się wbiec do naturala, ale akurat... Oj. I ile? 13 probek? No cóż, znowu magika. Zrobiły tym razem proby. No nie jest dobrze. No nie poszło. Ale dzisiaj jest dużo spektakularnych zagrywek.
pylon atakowany. To jest kolejna bardzo sensowna akcja dla Reynora. Bateryjka nie działa przez to, że nie ma zasilania. To zdanie ma sens. Bateria nie działa, bo nie ma zasilania. No i prosta, czego nie rozumiesz. Takie baterie StarCraftowe są. Mutalicki są kolejnym etapem planu Reynora. Znaczy, może się rozmyśli, ale to jest na pewno dobry kierunek, bo jak pamiętamy, Protoss nie zagrał na tej mapie Stargate'a. No to mutaliskami coś takiego się pięknie wyjaśnia. No ale Skiros może zaatakuje przed mutaliskami i to by było dla niego wybawieniem. No, zeloty, archony i do przodu. Prawdopodobnie taki plan właśnie ma Skiros, bo ciężko jest jakkolwiek inaczej zagrozić rywalowi. Po prostu on się już za szybko, za bardzo rozwinął, zrobił przewagę. Uff, o wow, no zrobił magika, zrobił gołębia. Czego tutaj Skiros nie zrobił? Nie zrobił za bardzo obrażeń Reynorowi. Jest fatalnie. Stoi w szambie po szyi, robi przysiady Skiros. Nie będzie poprawy chyba sytuacji. Dziesięć mutalisków, 16 zerglingów. Jeszcze sobie tak to wszystko chce fajnie powzmacniać Reynor i jeszcze zaskoczyć w dodatku, no ale on może, on prawie wszystko już chyba może. Chociaż 4 archony by na pewno wygrały z mutami, o ile będą walczyć twarzą w twarz. O, Reynor już chyba chce lądowego pusha tutaj jakiegoś wykonać. Ale tak naprawdę on się musi tylko obronić. Tutaj te dwie adeptki na dole oczywiście są już ogarnięte. Chwaliłem. I teraz czas na zwycięstwo Reynora. No nie ma cudów. Lądwa działa. Nie no, to w ogóle to, o czym my rozmawiamy. No nie ma żadnych szans na wygranie chyba tej batalii z Skiros. Patrzę, no. No niby walczy, ale to jest takie no daremne. No i mutaliski wiadomo powodują, że Protoss już tylko może wpisać GG. Za 3, 2... 1 i... Aha, przyzwał zelotów. No! Nie siadło. Z to limitu różnicy. No, zelotów akurat ma jeszcze całkiem spore liczby. No, Skiros spróbuje naprawdę się obronić. I skontratakować, i wygrać. Podoba mi się te 100 limitu różnicy, gdzie Reynor po prostu już nie ma jednostek. Gdzie te jednostki się podziały. O, i mutaliski powróciły w blasku chwały. Warprisma nie ma. GG. I mamy już 1-1. No to ruszamy. Reynor na niebiesko. Skiros na czerwono. Mapa Alcyone. No i tutaj ciekawe, czy Reynor już właśnie klika to, co myślę, że może kliknąć, mianowicie złotą bazę. Czy on rozkazał Overlordowi tutaj polecieć? To możemy zobaczyć. Nie, Overlordy sobie lecą tak zwyczajnie. No i teraz Ricardo jednak nie wyruszył tą droną tak wcześnie, żeby zająć się złotą bazę. Więc pewnie nie będzie. Dzisiaj chyba bezapelacyjnie najbardziej zacięte i najdłuższe też tym samym te starcia. Chociaż też mogą być zacięte i krótkie w sumie, no ale... Ale fajnie walczą, dobrze się to ogląda. Liczę też może na jakąś niespodziankę, bo na razie... No trzeba przyznać, że wygrywają faworyci. Może właśnie Skiros pokonujący Reynora będzie tą niespodzianką. No dzisiaj też fantastycznie zakończymy dzień rozgrywek, bo będzie na koniec Max Pack z naszą time'a, także PvP. Dla koneserów sam raz. Dla koneserów mocnych wrażeń.
będzie trochę dziwne, jak ta proba padnie, ale może się tak zdarzyć. On coraz bliżej Solingi. I uwaga, uwaga, siadło! Nice. Trochę błąd Skillosa, że ta proba padła. Nie jakieś gigantyczne, ale jednak trochę błąd. No i Stargate. No, Skillos nie ukończy tej teleportacji. Chciał tylko zobaczyć, czy jest może jakiś dziwny szybki ler grany albo coś podobnego. Jak widzimy, Raynor nie lawiruje ze złotą bazą, nie kombinuje. Być może dlatego, że też zakłada, że skoro jest ona aktualnie dość popularna, to pewnie Skillos mógł wykombinować jakąś kontrę na to i lepiej nie igrać, skoro można zagrać standardowo. No myślę, że czwartą bazę na złotej może postawić Ricardo, ale to jeszcze trochę czasu. No i spodziewanym zachowaniem jest to, że obaj zawodnicy pójdą w kierunku złotej bazy. Dokładnie, dokładnie tak. Już drona zmierza w kierunku złotej, ale tak, była Oracle, więc uratował, zamieniając dronę w budynek na chwilę, bo budynku Oracle tak szybko nie zniszczy, a dronę już tak. Slingi tutaj pobiegały. Widzę, że obiły lekko probkę, która postawiła kolejną bazę. Kurczę, zobaczcie, czwarta minuta, czwarta sekunda. Error jakiś mam w głowie, bo normalnie tak szybko się czwartej bazy nie buduje. Ale to jest złoto, więc po złoto idzie Raynor. No i co gorsza dla Protossa jeszcze w biegu. O mój, oj, to aż ciężko wymienić wszystkie rzeczy, które się nie udały z Killosowi. Nie dość, że stracił 4 proby. No okej, zniszczył 6 dronek, to akurat nieźle, ale nie w sytuacji, jak tracisz Oracle. On tutaj stracił dopiero co jedną ze swoich Oracle. Tragedia, tragedia. Słaby początek, może stresik na mapie numer 3. Dotyka już mocno Skillosa. No nie fajnie. I ta proba tutaj chyba nie jest uwięziona, no bez przesady, chyba jest przejazd. Więc Skillos powinien ją, no chyba wycofać, chociaż może się nie przejmuje, co tam jedna proba, no ale trochę by tutaj popracowała, pomogłaby. Mam wrażenie, że on sobie tutaj tę probę zablokował. No ale dobra, jest jak jest. Bo już widziałem, że chwilę temu też była ona zaznaczona. No dobra, albo się uda, albo się nie uda. Ten timing już wcale nie jest słaby. No jest słabszy niż powinien być, bo powinna być tutaj też ta druga Oracle. Kurczę, jeszcze supply blocka złapał Raynor. I kolejny oworek tutaj padnie, no. Ojojoj, tylko żeby... Falling, jak pięknie wysłał Raynor, żeby pułapka mu nie przeszkodziła. No fantastycznie zagrane, przewidziane. No i tego właśnie obawiał się chyba Skillos. No bo tutaj by no, świetnie pracowała druga Oracle. Jakby była, to na Lingi w sam raz. A że nie ma. O, tu jeszcze taktyczna strata Stalkera. No nie wiedzie się. Ricardo jak zaparkował lingami między bazami. Nie wiem do końca, o co mu chodzi. Mógłby po prostu biec w trzecią bazę, chyba że on tam za wszelką cenę chce zaatakować produkcję. Lepsze było chyba szybsze wjechanie w baterie i proby. No to jest tragedia dla Protossa. Tragedia absolutna. No i tutaj też lingi. Nie ma rady na owady chyba. Trzy pylony. No, Skillos widać, że bardzo chciał tym zagraniem skończyć rozgrywkę, skoro aż tyle pylonów tutaj ustawił. Jeszcze jakaś szansa może jest, ale malutka. Jak wygrasz mapę, myślisz, że możesz wygrać całość i zaczynać grać strategicznie? Też tak mam, pisze Geralt, a ja też tak miałem wielokrotnie. Takie, kurczę, ja mam szansę chyba.
No i potem się błędy czasami mogą pojawić. To nie ma reguły, wiadomo, ale... Ale czasami tak jest. No niestety, niestety. Dużo niedociągnięć, dużo błędów i teraz nie będzie chyba lepiej. No widać, że ma po prostu dużą masę Reynor, to też jest spowodowane tym, że ma złotą bazę, więc ma więcej surowców i tak dalej, i tak dalej. To się dziwię, że Reynor nie zrobił makro haczerki w swojej bazie numer 1, bo teraz ma nadwyżkę, której nie jest w stanie zużyć. Może zapomniał, że jak jest złota baza, to na pewno trzeba już mieć chyba te makro hacze. Albo może perfekcyjne injecty, no ale... Wiadomo, jak to z tymi injectami jest. Raz są, raz ich nie mam. Kolejna awantura. A jeżeli Reynor dalej nie będzie w stanie wydać swojej nadwyżki, to może jeszcze istnieje szansa dla Nikity. Jeszcze taka mikroskopijna nadzieja jest. Zwłaszcza, że Reynor nie robi kontrataków, a powinien robić kontratak w to miejsce. Może jest jeszcze nadzieja, panie Protoss. Mikruje, mikruje, mikruje. Szaruje jak może. Po prostu się wymienia Reynor z przeciwnikiem. Fajnie regenerują się osłony stalkerów. O to właśnie chodzi, żeby te obite na tyły przerzucać. One wtedy atakują zerglingi, pozostałe cały czas też atakują Roach'e. O, no i są te Bane. Jest ta kontra, o której wspominałem, żeby się przydała. Skillos, tak jak mówiłem, chciał wygrać tym zagraniem, on nawet Forge'a nigdy nie zbudował. Dopiero teraz jakiś się pojawia, ale to ciężko się przepoczwarzyć w coś następnego, w coś kolejnego. Już są tutaj Bane'y, nawet parę Roach'y do kontry. W sam raz. O, Skillos jakby wyczuł tę kontrę i się cofam. Akurat, no, w sam raz, ale to też jest błąd Reynora, że wcześniej może nie przyjechał tymi Bane'ami na kontratak. No, ale uratował garstkę. Większość swoich jednostek w sumie. Jakby własne rodzone zerglingi uderzył korosivami Reynor. Pięknie. W proby oczywiście najprościej, aby wygrać. No pozostałe same stalkery i same nadzieje Skillosowi. Może zniszczy złotą bazę, no ale tutaj oczywiście na tych Bane'ach to on się rozpada. Czy tam Bane'y na nim, ale to zadaje obrażenia, to widać. Trzeciej bazy Protossa nie ma, tylko tutaj jeszcze Nexus, przy którym pracują jedynie dwie proby. Robi Void Ray'a Skillos, też ciekawa decyzja jest. Nietypowa decyzja. Znaczy no, sens ma, no bo niszczyłby powoli jednostki, które go kontratakują, ale Reynor się po prostu wszystkim wycofał. Nadal na czterech bazach, nadal dużo więcej Włocha. GG. No dużo, dużo tutaj niedociągnięć Skillosa było oczywiście. Reynor cały czas bardzo dobrze, stabilnie gra. No to lecimy. Kolejna mapa. Chwila przerwy była dla zawodników. Chwileczkę się zastanawiali, co dalej. Tym razem mapa Hekate, także już druga mapa polskiego twórcy Volumina. Nice. No i Ricardo Romiti, wiadomo, tutaj jest Skillos. Znamy tych zawodników. Aktualnie Reynor już prowadzi 2-1. Gramy do 3 wygranych map, best of 5. No i zobaczmy, czy faktycznie się uda Reynorowi wygrać 3-1, czy znowu zwycięży faworyt, czy też może nie. No na pierwszej mapie naprawdę zaimponował Skillos, świetnie zagrał, ale widać, że może presja, może nie wiem co w sumie. Świetna gra Reynora go trochę zatrzymała. No i musi znaleźć metody na ponowne rozpędzenie się w tym meczu. A może właśnie trzeba wziąć na luz i po prostu dobrze się bronić. Mapa Hekate do obrony jest akurat całkiem dobra, do pasywnego stylu gry, do czekania, do karierów. Pierwsza mapa nam pokazała, że Skillos potrafi się bronić. No, tak konkretnie to pokazała nam, że potrafi się bronić przed pewnym określonym zagraniem. Na inne zagrania może byłby podatny.
No nie ma jeszcze wiadomo co wyrokować. Na razie ekspansja Protossa będzie powoli powstawała. Tak samo Raynor dalej buduje hacze, tak jak to było na poprzednich mapach. No a tutaj widzimy probę, która próbuje na chwilę zaburzyć wydobycie Raynora. Jak przez chwilę proba zbiera z danego kryształka, to drona nie może i tak się to wszystko trochę plącze, bo drony oczywiście z automatu szukają wolnego złoża. Czy Elazer był blisko, jak wyglądał mecz na Serrala? Tak, był blisko moim zdaniem. A jak wyglądał mecz, no to polecam zobaczyć, bo naprawdę było na co rzucić okiem. Bardzo fajne. Zwłaszcza mapa Solaris była spektakularnie dobra. Dobra, Stargate zagrany przez Kilosa. Poleciał, jak widzimy, z Kilos intensywnie przed siebie. No i teraz patrzymy, czy coś tutaj może jeszcze uda się ciekawego ugrać. Nie, chyba nie. Aha. Powiem wam, że to była absolutna katastrofa Adeptek z Kilosa. Żadnych dron nie złapał. No na chwilę zaburzone wydobycie, ale to nie jest dużo. To jest bardzo niewiele. No i jeden Zergling. No to Raynor jest, widać, że na ogniu. W bardzo dobrej dyspozycji. Skilos przyjmuje pokornie tę postawę petenta, który musi się wręcz prosić o to, żeby zająć trzecią bazę. Olingi już miały tutaj coś do powiedzenia. No to słaba sprawa, bo on chciałby Oracle polecić się atakować drony właśnie, ale jak się nie da, to się nie da. I teraz ponownie świetnie Raynor atakuje Pylona. No na Nexusa by właśnie nie wystarczyło, a na Pylona sam raz. No, może parę lingów stracił, ale i tak myślę, że to było dobre zagranie. Oracle sobie latają. Tutaj spor. W trzeciej bazie zaraz też będzie wieżyczka. No, ciężko atakować. Tutaj jeszcze i też widzę, że tak coś krzywo, coś źle kliknął Skilos i nawet jednej drony nie złapał. No, słabiutko. Raynor dobrze uciekał do lewej strony, ale i tak powinien stracić drony, jak nie dwie. Może trzy nawet przy dobrej kontroli, ale nie poszło. No i widzimy, że trochę inaczej niż na mapie Alcyon Raynor zakłada czwartą bazę, ale nie w czwartej minucie, czwartej sekundzie, tylko no, ponad minutę później, troszeczkę jakieś 70 powiedzmy sekund później. Oracle chciałyby pewnie tutaj wlecieć do tej bazy, ale coś nie mogą.
niebezpieczny push Skillousa. Pytanie tylko dla kogo niebezpieczny, czy dla niego samego, czy dla Reynora, ale no na razie powolutku idzie naprzód. Bardzo sensownie ratowany te centry, mądre force fieldy na rampę. Szczerze mówiąc wątpiłem w szansę powodzenia tej akcji, ale aha, no i chyba słusznie w sumie. Po Immortalu, po centry, po Stalkerach. Zostały same adeptki, które nie mają w dodatku ulepszenia do prędkości ataku. No nie. Atak cienki jak sik pająka niestety i Skillous może już tylko właśnie groźnie kiwać palcem w bucie. No i te dwie adeptki też tak rzucone. Jak zgniły kartofel. Przykra sprawa. Szanse Protossa oczywiście maleją z minuty na minutę. Jeszcze jedna mała próba Skillousa. I znowu tylko jedną dronę mu dał Reynor. Druga drona w tej rozgrywce, ale jednak te początkowe akcje Protossa przeważnie sprowadzają się do wyciągania dronek. No nie poszło. Tutaj chyba Lingi chce wyrzucić do ataku na trzecią bazę Reynor. Skillous chyba je właśnie chwilę temu widział. O, mamy przelot Oracle. O, i taktyczna strata. Jeju, Immortal, a się gubi Skillous. No nie no, jakby to była kamerka Skillousa, to już tylko tam jedna krzywa linia na jego twarzy by była. No, to nie powinno tak być, że Immortal wychodzi z bazy Protossa i idzie po prostu wprost na Zerga. To oczywiście błąd taki trochę podstawowy, ale zdarza się nawet progamerom. Nie poszło. No i za chwilę być może już ostateczne uderzenie Reynora. Świetnie mu idzie, znakomicie. Nikita Gurewicz już zapewne wie, że jest w fatalnym położeniu. Szarża niegotowa, jeszcze jakieś 15-20 sekund do niej potrzebuje. No i atak. Łapka wyłączy tylko 3 zerglingi Reynora. Fatalnie, tutaj nie ma Storma, tutaj nie ma szans. Filos z tego pożre, on jeszcze jest mocno ściśnięty wobec Bane'ów. Jeszcze te Hydry teraz, czy nawet bez Bane'ów by się już pewnie udało wygrać. No nic! To jest absolutnie już koniec Protossa w tej części drabinki. No jest jeszcze dwóch innych, ale Reynor jako faworyt wygrywa, no i tutaj już ostatnią mapę w miarę zdominował. GG. Tak, dziwne było to uderzenie Skillousa takim właśnie środkiem, bo ani na żadną bazę, ani no nie wiem, no słabo ta mapa, trochę tutaj może skołowany był, jakiś taki zamroczony. Bo to nie miało za dużo sensu i też nie było, jak widać, za silne. GG.